początek mojej działalności miał bardzo jasną przyczynę czy źródła. Mianowicie ja jeszcze tu muszę troszkę genezę tego przywołać. Jeszcze jako licealista, czyli ja do liceum chodziłem lata 70-74. To ja wówczas poprzez moją nauczycielkę polskiego w trzeciej i czwartej klasie poznałem środowisko, które właściwie było potem takim jądrem tego lewicowego nurtu opozycji w Łodzi, czyli tak zwanych, jak to się mówiło, trzech wieszczów łódzkich, czyli Jacek Bierezin, Witold Sułkowski i Zdzisław Jaskuła. Ja ich zapraszałem do szkoły na wieczory autorskie. W szkole nie bardzo wiedzieli, kto to jest literat, no to literatowi się robi, prawda? Poprzez nich właściwie wtedy nawet poznałem takich, że tak powiem, tuzów lewicy jak Kuroń czy Woroszylski. I właśnie jesienią późną 75 roku spotkał się ze mną Bierezin i właśnie przedstawił mi ten list. To znaczy to już był list 59, był jakby zamknięty, no bo to był list autorytetów. Tak? Natomiast jakby wsparciem tego miały być następne podpisy. No. I on zaproponował mi podpisanie i zbieranie tych podpisów. No rzeczywiście no, pierwszy podpis no to złożyła moja przyszła żona, prawda, po ale ja muszę powiedzieć, że ja wcale nie od razu tak powiem, zgodziłem się to podpisać i tym bardziej kolportować, ale wcale nie z powodów jakichś oportunistycznych. Ja miałem zasadnicze zastrzeżenia do tego listu. To znaczy moje no, nieujawnione, że tak powiem, bo ono nie miało żadnych konsekwencji zewnętrznych, ale jak pan właśnie w poprzednim pytaniu pytał o moją postawę z tych lat, to moja postawa z tych lat była tak rygorystycznie antykomunistyczna i odrzucająca pryncypialnie legalność PRL-u jako państwa polskiego, że ja miałem ogromny opór przed tym, żeby zwracać się do władz PRL-u w sprawie konstytucji, która nie jest konstytucją niepodległego państwa polskiego. Prawda? Że to jest właściwie jakby wewnętrzna sprawa komunistów, co będzie w tym konstytucji, co mnie to obchodzi, prawda? Co w tej konstytucji jest. Przecież ja tej konstytucji nie uznaję. Ja nie uznaję tego państwa, ja tego tworu nie uznaję za państwo polskie. I co, ja teraz mam pisać do, chyba formalnym adresatem tego listu, o ile pamiętam, był Sejm. To ja mam pisać do Sejmu PRL, który uważam za bandę renegatów, prawda? To był ten powód, dla którego ja właściwie nawet już tak szczegółów nie pamiętam, a ja może nawet mu w pierwszej chwili odmówiłem. Może powiedziałem, że się zastanowię, no czy wyrażę wątpliwości, ale o to mi chodziło.